Plac parafialny przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim stał się centrum harcerskiego święta. W sobotę, 21 września, ostrowieccy harcerze zorganizowali tam piknik i zlot chówca ZHP. Wydarzenie przyciągnęło licznych uczestników, w tym harcerzy z różnych pokoleń. Ten piknik też miał za zadanie promować Związek Harcerstwa Polskiego w naszym mieście, żeby ludzie, którzy przyjdą z zewnątrz, zobaczyli, jak tak w zasadzie wyglądamy, co robimy. Te stanowiska też są rozłożone po to, żeby ludzie właśnie zobaczyli, jak wygląda nasza praca i przede wszystkim zachęcić nas do uczestnictwa w ZHP. To są różne środowiska, każde środowisko działa w innej szkole czy też domu kultury, na przykład jak duża w Malwie. Program pikniku był bogaty i różnorodny. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Miłośnicy sportu mogli sprawdzić swoje umiejętności w licznych konkurencjach. Nie zabrakło także części artystycznej. Na scenie wystąpił zespół Nieogarniesz, składający się z druhów i druhen z Ostrowca Świętokrzyskiego, którego mieszkańcy Ostrowca mogą pamiętać chociażby z występu podczas tegorocznych Dni Ostrowca. Warto podkreślić obecność harcerzy seniorów, którzy z entuzjazmem dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi druhami. Podkreślali, jak ważne jest przekazywanie tradycji i wartości harcerskich kolejnym pokoleniom, co spotkało się z dużym uznaniem ze strony młodszych uczestników. Jestem bardzo zadowolony, że i pytają, i my przekazujemy te wiadomości, bo wiadomo, jeżeli ci seniorzy, my, czyli nie przekażemy tej tradycji harcerskiej, bo to jest najważniejsza tradycja, historia, obrzędowość, to oni muszą dalej przekazywać to wszystko i to jest naprawdę piękna rzecz. Piknik i zlot chówca ZHP były nie tylko okazją do integracji, wspólnego spędzenia czasu, ale również do budowania więzi międzypokoleniowych. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznawali, że takie wydarzenia są niezwykle wartościowe i potrzebne.